Może zacznę troszeczkę o co chodzi rządowi, jak rozumiem, w inwestycjach publicznych, to jest to chwilę i drugi, którzy mianowicie oni uznali, że hamulą środka mija, będzie mniej, prywatnych inwestycji nie ma, bo się wstrzymują, w związku z tym trzeba przyspieszyć wzrost gospodarczy, generując jakby dodatkowe źródło inwestycji publicznych, żeby zneutralizować ten spadek tych kwotów infrastrukturalnych, które widzieliśmy jeszcze przed rokiem 2012. Wykorzystać do tego są spółki Skarbu Państwa, ale to oczywiście zawsze to nie jest, jest tak, że spółka kapitalska są nasze podatki. To przykładzie, kiedy te inwestycje będą nieskuteczne, to może w tym momencie istnieje ryzyko utraty tych środków. Źle wydawane pieniądze na szkolenia. Jest bardzo ciekawy raport Narodowego Banku Polskiego ostatnio na temat rynku pracy. I dosyć taka ciekawa publikacja, ciekawe, że PDP się nie wlasnie dlatego, że nie ma co robić, tylko dlatego, że rynek pracy ma wpływ pośrednio również na inflację, to co się dzieje na rynku pracy. I tam elementy są dane dotyczące między innymi szkoleń, to jest bardzo badanie, które widziałem. Drugie badanie, to jest Instytut Badań Publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Badań Strukturalnych. Obie te prezentacje są na stronie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, zapraszam do www.wt.pl. Jeżeli nie ma w tych prezentacjach tych wyników, bo tam są jedne z nich wyniki efektywności szkoleń, to możemy odnieść się do raportów dokładnych obu tych instytucji, które zapewne znaleźli Państwo na tych stołach. To są tylko dane ostatnie, a pamiętam swego czasu zajmowałem się szkoleniami, oczywiście efektywnością poszczególnych wydatków. A oczywiście ewaluacje robi też Unia Europejska, dosyć ciekawe i tam też, jeżeli pamiętam, że niezbyt dobrze wypadamy. Teraz pytanie było, jak mierzyć efektywność wydatkowania pieniędzy? Dobre pytanie. Proszę Państwa, generalnie jest tak, że w przedsiębiorstwie chcemy wydać o coś pieniądze, no to wiemy, jakie mamy cele. Cel może być różnoraki, może być poprawa satysfakcji pracowników, może być maksymalizacja stopy zwrotu, może być, nie wiem, szybsze zjeżdżanie windą w dół i w górę i tak dalej. I stawiamy sobie cele. A potem mierzymy, żebyśmy te cele zrealizowali. W bardzo prosty sposób. No to jest sposób mierzenia efektywności. Dwa, no trzeba to sprawdzić, na ile to, co robiliśmy, można było zrobić taniej, efektywniej przez sektor prywatny. Często tego typu dyskusji nie ma. W Polsce jest bardzo duży problem z ewaluacją. Zobaczcie Państwo, teraz jest dyskusja duża, dlaczego te ekrany powstały dużo. To staro. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale ekranu jest trochę za dużo w stosunku do tego, co jest poza ekranem, czyli puste pole. No i pytanie, jak to się stało, prawda, że w trakcie prac, no to jednak piąta, jedna czwarta, czyli piąta kosztu dostępu z tym ekran, który okazał się być zbędny. No i w ramach oceny efektywności, no pytanie jest to, po co ten ekran był, to nie było bardziej efektywnie wydanie pieniędzy. Jeżeli chodzi o sektor prywatny, no to próbujemy szukać najlepszego efektu za najniższą możliwą cenę. To jest, tak się zwykle to wierzy. Nie, oczywiście zgadzam się, nie zawsze celem ma być stopy zwrotu. Jeżeli chcemy doprowadzić, żeby nasi pracownicy, czy nasi studenci byli bardziej szczęśliwi, albo wydali naszą firmę, to oferujemy, nie wiem, bezpłatne jedzenie. Naszym celem jest to, żeby utrzymać dłużej w naszej firmie i tak dalej. Musimy sobie zawsze zadać pytanie, po co my to robimy. Kto powinien wybierać, które inwestycje są lepsze? No świetne pytanie. To jest właśnie, to jest główny problem. Bo dyskusje publiczne, no każdy pociąga na swoją stronę. I stąd też ta skala tych inwestycji musi być bardzo ograniczona. No i tego jest nowy rząd, który się wybiera coś tam lata, żeby można było ewentualnie to korygować, ale no jest to główny problem w sektorze publicznym. Ciężko wybrać najbardziej optymalne decyzje. Tam przykład, albo po strategii do Śląska. Jaka jest strategia najbardziej akceptowana przez społeczności lokalne? Taka, która wszystkim wiadomo. Czyli taka rozsmarowana, prawda? Czyli każde miasto powiem dostanie jakieś pieniądze publiczne. Jaka jest właśnie strategia? Taka, która generuje największy potencjał na wzrost. Wzrost PKB dla największej liczby mieszkańców. W związku z tym część pieniędzy nie trafi tam wprost, gdzie mogłaby trafić, a czym trafi gdzie indziej. Natomiast efektywnie poprawi to sytuację większości osób i to jest wieczny problem. Każdy jeden kraj się lepiej rozwija, a drugi gorzej. W związku z tym ten wybór inwestycji publicznych jest bardzo trudny. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ten przykład Francji jest bardzo ciekawy. Jak to jest, że Francja jest w stanie wydawać jeszcze rosnąć, prawda? Natomiast to jest kraj, który chciałem przypomnieć, że ma 12% PKB, ale pamiętam z turystyki. To jest taka skala, jaką Anglicy mają z rynku finansowego. Mają pewność, że te podatki naturalne trochę za darmo, dobrze to wykorzystanie oczywiście.
we Francji. Ja chcę podkreślić, że to, co mają Francuzi, to poznają się za darmo, a rolnicy musieli stworzyć sami z siebie. I to jest sektor finansowy, który tak bardzo potrzebny. To jest też jakby coś podstawowniczego. Na który w pewnym sensie rządy, Margaret Thatcher szczególnie, co dużo postawili, to jakby zagrało. Nie chcę tu robić jakiegoś podsumowania, bo to słowo jest tylko takie odnoszą się do tego tytułu, że proszę Państwa, generalnie inwestycje publiczne w krótkim okresie oczywiście tylko budzą wzrost, tylko nie chodzi o kwestię roku czy półtorej, tylko o kwestię nawet 8 lat 5. I z tego punktu widzenia nie oczekujmy zbyt wiele od tych inwestycji. Najważniejsze są efekty nie popytowe, tylko podażowe, to o których mówiłem, czyli możliwość zwiększenia możliwości, żeby gospodarka miała większy potencjał, prawda? To jest, wydaje mi się, kluczowe. W związku z tym to nie jest tak, że jestem przeciwko inwestycjom publicznym, tylko trzeba je robić w sposób wybrany, tak aby one generowały potencjał popytu prywatnego sektora. A jeszcze jedna rzecz o kwestii dobrobytu. To jest w ogóle za krótka przedmowy czas, ale jeżeli chodzi o kwestię na przykład łączenia pracy z rodziną, no to doświadczenie wszystkich krajów pokazuje, że najważniejsze jest elastyczność, czyli żeby państwo poprzez regulacje dawało możliwość różnego rodzaju formy zatrudnienia, które nie było tylko wariantu etat albo zeratu. I to wydaje mi się też właściwa polityka państwa. Natomiast także państwo nie może wydawać pieniędzy na wszystkich, tylko w sposób skupiony może finansować osoby, które są najbardziej potrzebujące. Zresztą wiele jest niestety łatwe. Badania Banku Światowego pokazywały też, jak pomoc publiczna jest w Polsce rozdawana i wierzcie mi Państwo, że część pomocy publicznej trafia do najbliższych najbogatszych. Najlepszym przykładem tego były becikowe. Tak, to taki dobry przykład wyrzuconych pieniędzy, bo najbogatsi też to samo dostają. I drugim przykładem, który jest dosyć takim hojnowym, nazwany, to jest ulga podatkowa na dzieci bez względu na dochód. Czyli najbogatsi, a internetowa to już też przeżyty. Tak, ale to też zobaczcie Państwo, że tak samo jakby jest określone, są bogate i biedne. Tym bogatą naprawdę tysiąc ludzi, którzy nic nie robi, a dla osób niezamożnych jest to duża różnica. To jest bardzo lekko rozwiązane. To pokazuje, że może być bardzo nieskuteczna polityka społeczna poprzez wydanie dużych pieniędzy.